Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Za mną zielono-czarny sklep, czyli Leroy Merlin. Powiem wam, że jestem w szoku. Jest godzina 11.15. Zaczęliśmy długi weekend i tu praktycznie nie ma gdzie zaparkować. Chyba coś w tym jest, nie? Że jak Polak ma wolne, to musi pierdzielnąć remont. Ale my nie o tym. Idziemy zaprojektować łazienkę. Zapraszam. No więc mamy już nasz projekt łazienki z Leroy Merlin. Najpierw umówieni byliśmy tak naprawdę na kuchnię, ale ponieważ mieliśmy już kuchnię z Castoramy, kuchnię z Ikei, mamy też ceny od stolarza, to w ostatniej chwili, tak naprawdę w ostatniej, zmieniliśmy zdanie i stwierdziliśmy, że jednak tym razem zaprojektujemy łazienkę. Wygląda to tak, że usługa projektowania i łazienki, i kuchni kosztuje 200 zł. To ten sam koszt. Więc tak naprawdę nawet jeżeli umówicie się na projektowanie kuchni, to wystarczy, że w momencie, kiedy podejdziecie do biurka waszego doradcy, powiecie, że zmiana planów, robicie łazienkę i nie ma problemu. Ja oczywiście dzwoniłam o to dopytać, czy na pewno mogę tak zrobić. Pani na infolinii mi potwierdziła, że tak, jak najbardziej, nie będzie z tym problemu. No i faktycznie nie było. Więc przejdźmy może do tego projektu. Powiem wam, że jestem z niego niesamowicie dumna i ciężko było zaprojektować tą łazienkę. Powiem wam, że miałam takie poczucie, że z tych wszystkich projektów, które robiliśmy, pani z Leroy'a miała najtrudniejsze zadanie. Naprawdę. Ono wcale nie było proste, dlatego że chcieliśmy bardzo dużo rzeczy, no tak naprawdę dosyć małej przestrzeni. Nasza łazienka ma jakieś niecałe 6 metrów po podłodze. 5,8? Jakoś tak chyba. Nie będę wam teraz mówić dokładnie, bo przyznaję, że nie pamiętam. Natomiast to, co było dla mnie bardzo ważne, to to, żeby zmieściła się tam pralka i suszarka jako osobne urządzenia, no i oczywiście duży prysznic. Zaczęło się kombinowanie. Powiem wam, że nawet rozważaliśmy przeciągnięcie przyłącza do pralki na ścianę, na której stoi prysznic, dlatego że nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego ułożenia. Całe szczęście pani z Leroy'a oświeciła nas, że halo, przecież są slimowane pralki, slimowane suszarki i tak naprawdę w każdej chwili można sobie zmodyfikować ten projekt właśnie wstawiając mniejsze urządzenie, co optycznie mocno wpływa na przestrzeń. No więc tak, zdecydowaliśmy, że faktycznie pralka slim będzie dobrym posunięciem, dlatego że oszczędzamy w ten sposób jakieś, no w zależności od tego, na jaki moduł się zdecydujemy, ale między 15 a aż 20 cm. Więc to jest dużo. Mamy, Andrzej wam to ładnie zaznaczy na projekcie, mamy komin i jakby w łazience, a w zasadzie komin? Wentylację. Pion. Taki pion wentylacyjny, tak. I przez to robi nam się taka wnęka i chcieliśmy ją fajnie zagospodarować, tak żeby zrobić sobie też na tej wnęce blat. No i właśnie, jakbyśmy użyli zwykłych pralek, to one by mocno wystawały za obrys tego blatu i byłby problem z umieszczeniem toalety. Ona by się po prostu nie mieściła. Nie moglibyście sobie usiąść na kibelku i rozsiąść się grzeby na liściu. Trzeba byłoby siedzieć w ten sposób, bo nie byłoby miejsca na nogi. No i właśnie te pralki, suszarki w wersji slimowanej okazały się świetnym rozwiązaniem. Zdjęcia, które w tym momencie widzicie, mam wrażenie, że one się wydają lekko szare, ale tak naprawdę cała nasza łazienka jest niemalże w bieli. Płytki podłogowe są szare, ale takie delikatnie szare, nie mają żadnych jakichś tam, wiecie, wzorków, żyłek są w miarę jednolite, nie takie, wiecie, że tak jednolite w 100%, ale ten kolor jest taki dosyć spokojny, dlatego że, no właśnie, chcieliśmy, żeby ta łazienka sprawiała takie poczucie takiej wizualnie czystej, jak do niej wchodzicie. Nie wiem, jak inaczej opisać to, co myślę sobie teraz w głowie, ale uznajmy, że czysta to jest dobre słowo. No i właśnie, wybraliśmy sobie duże płytki na ściany. Oczywiście one będą pod sam sufit. Tak mi się podoba i wiem, że jest wielu przeciwników łazienek tego typu, ale jakby I don't care, to jest nasza łazienka. Nam się to podoba i zdecydowaliśmy się właśnie na to, że te płytki będą duże. O ile dobrze pamiętam, one są w wymiarze chyba 120 na 80 albo 80 na 120, nie wiem, którą daną mówi się pierwszą. W każdym razie te płytki, muszę wam przyznać, to jest najdroższy element naszej łazienki, ale do cen zaraz przejdziemy.
No i co? Wstawiliśmy duży prysznic i Andrzej znalazł, słuchajcie, na TikToku taki świetny patent z półeczką pod prysznicem, której w ogóle nie widać. Możecie mieć tam bajzel, taki swój pierdzielniczek, jaki tylko wam się marzy i nikt tego do łazienki wchodząc nie widzi. Ale ja przedstawiłam kolejność tego zdania. Whatever. W każdym razie zrobiła nam się piękna, ukryta półeczka. Mamy na projekcie duże lustro. Co prawda na tych zdjęciach to wygląda tak, jakby to lustro kończyło się mniej więcej na tej wysokości, co... O Boże, żebym zaraz nie... Wymyśliłam sobie ostatnio swoje słowo w Castoramy. Bidetka? Mhm. Wymyśliłam ostatnio sobie na to nowe słowo, słuchajcie. Pan w Castoramy pyta mnie, czy coś jeszcze, a ja mówię, bo pan chciałabym mieć jeszcze bidetówkę. Ten pan tak na mnie patrzy jak na krytynkę i ma takie... What? Pomyliło mi się. No, w każdym razie na zdjęciu to wygląda tak, jakby to lustro kończyło się na tej wysokości co bidetka, natomiast ono jest na całej tej ścianie. Od rogu do prysznica. Oczywiście będzie to lustro robione na wymiar, będziemy musieli poszukać jakiegoś dobrego szklarza. Mamy w tej łazience bardzo dużo półeczek, naprawdę bardzo dużo. Tak jak widzicie na tej ścianie, gdzie są pralki, mamy takie cztery wąskie słupki. One są tak głębokie niemalże jak ta wnęka, czyli tam jest jakieś prawie 40 cm. Do tego prysznic, który no dzięki temu, że ta ścianka jest przesunięta, jest dosyć duży, dlatego że to jest 90 na 120. Drzwi, które oczywiście są przesuwane, tak żeby było łatwo się do tej kabiny prysznicowej dostać. No i to, co na pierwszy rzut w sumie się od razu rzuca w oczy, no to czarna armatura. I tutaj mamy lekki... problem. W zasadzie to nie jest problem. My się zdecydowaliśmy, że ta armatura będzie u nas czarna. Natomiast słyszeliśmy takie podpowiedzi, że może jednak nie, bo ona jest najsłabsza. W sensie, wiecie, ten kolor się po prostu podczas użytkowania z niej ściera i może lepiej byłoby iść w złoto, albo lepiej byłoby iść w takie te zwykłe, klasyczne, chromowane krany i tak dalej. Natomiast no, chcieliśmy trochę kontrastu w tej łazience. Chcieliśmy dodać taki akcent. No stąd ta czerń. Jeżeli się zużyje, trudno. Trzeba będzie to kiedyś wymienić. Podejmiemy to ryzyko, zdecydujemy się na to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak możecie zobaczyć, koło prysznica są jeszcze takie w sumie dwa słupki, bo to nie jest jedna szafa. To są dwie szafy. Jedna taka cieniutka, jedna troszeczkę szersza i jak widzicie też lustrzana, co bardzo ładnie optycznie powiększa nam przestrzeń. Kibelek, szafka z umywalką to są takie standardowe rzeczy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie ciekawe kwestie tej łazienki, to byłoby już wszystko. Może przejdę do kosztorysu, bo podejrzewam, że to może was zainteresować. Płytki, które wybraliśmy, o, ja dobrze kojarzę, kosztowały te duże, chyba coś około 160 zł z metra. Będzie można to wyliczyć, przemyślę, może to przekalkuluję, słuchajcie. Ten gres, o, on jest w wymiarze 60 na 120. Jakby, nie wiem, czy to się płaci za płytkę, chyba za sztukę to się liczy, tak? Same te płytki na ścianę w naszym przypadku to byłby koszt 5253,82 zł. Całkiem sporo, tak naprawdę jest to tak jednostkowo, jest to największy koszt, jeżeli chodzi o naszą łazienkę. Andrzej może rzuci wam tutaj kosztorys, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak dokładnie wyglądają ceny. Natomiast ja przejdę od razu do podsumowania i powiem wam, że jeżeli chodzi o całą wycenę tej łazienki, wyszła nam ona za 14 370,62 zł. I taka ciekawostka. Zapytaliśmy w sklepie, czy jest taka możliwość, żeby kupić rzeczy do tej łazienki i żeby panowie z Leroy Merlin nam tą łazienkę wykończyli. Jakby nie rozważaliśmy tego na takiej zasadzie, żeby się na tą usługę zdecydować, ale byliśmy po prostu ciekawi, ile to kosztuje. I cena takiej usługi oblicza się na podstawie jakby metrów kwadratowych podłogi. My mamy niecałe 6 metrów i dacie wiarę, że koszt położenia tego wszystkiego i złożenia tej łazienki tak naprawdę do kupy to byłoby drugie tyle co materiały, kolejne 14, dokładnie chyba 14,5 tysiąca. Tak nam pani to liczyła. Byłam w ogromnym szoku, jak to słyszałam. Naprawdę kosmiczna kwota. No ale no cóż, gdyby ktoś chciał, to jest taka możliwość, żeby zaprojektować sobie łazienkę w Leroyu, tam wszystko kupić i jednocześnie, żeby ten Leroy wam tą łazienkę, że tak powiem, zainstalował.
Andrzeju, czy coś jeszcze? Czy mogę dodać tylko, że ci monterzy z Leroy to przychodzą do łazienki w stanie deweloperskim i robią dosłownie wszystko, czyli ściany, podłogi, przyłączenia, wszystko. Tak. I to jest gotowe, no po prostu łazienka gotowa do korzystania. Zgadza się. Tak, jeżeli chodzi o kosztorys, to myślę, że byłoby już wszystko. Chyba wspomniałam na wstępie, że ta usługa kosztowała nas 200 zł, jeżeli chodzi o ten projekt. Pani była ekstra, naprawdę dzielnie starała się sprostać wszystkim naszym oczekiwaniom i kłodom, które rzucaliśmy jej pod nogi. Ekstra w ogóle, tak ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od tego, w jakim sklepie projektujecie, jest to, że jeżeli robicie to na miejscu, to w trakcie jakby tego projektowania możecie się przejść po sklepie, możecie te produkty zobaczyć na żywo. Tak naprawdę to w zasadzie chodzicie i oglądacie je na żywo i na tej podstawie podejmujecie decyzję, nie? No bo to jest co innego zobaczyć produkt, zdjęcie produktu na stronie, a co innego zobaczyć to już tak patrzałami na miejscu. Także to jest ekstra, że właśnie decydując się na tą usługę w sklepie, a nie online, możecie wszystko, jakby przejść się po sklepie, wszystko zobaczyć, pomacać. No i zastanowić się, czy faktycznie jest to, jakby, czy na żywo spełnia te wasze oczekiwania. Tak. Myślę, że jeżeli chodzi o ten film, to byłoby już wszystko. Bardzo wam dziękuję za jego oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. W komentarzu co takiego? Wannę. O, albo kropelkę. Wannę i kropelkę. O, tak. Tak, żeby się kojarzyło. Łazienka kojarzy się z wodą, z wanną, no właśnie, więc będzie kropelka i będzie wanna. Bardzo wam dziękuję za ten film i do zobaczenia w kolejnym.